Nieubłaganie nadchodzi czas ważenia. Tydzień temu waga pokazywała 60 kg. Jaki wynik będzie dziś? Dzień dobry. No, powiem ci, że... 8 tygodni minęło. I co? Chciałabym zobaczyć, jakie będą wyniki. No to co? Ja jestem gotowa, jestem bardzo ciekawa. Okej. No dobrze, moja droga, no to co? Standardowa sylwetka, jesteś kobietą. Powiedz mi, ile ty masz w końcu lat? Wpisujemy 42. Uwielbiam cię o to pytać. Tak, ja wiem, nie ty jedna. A najlepsze jest to, że wszyscy... Boże, czy ona ma to 42 od 10 lat? Trzeba wtedy powiedzieć nie, od 11. Dokładnie. Wzrost 1,70 m, tak? Tak. Dobra, cudownie. I teraz... Hura, hura. Magiczna piątka z przodu. Magiczna piątka z przodu. Muszę ci powiedzieć, że naprawdę jest dobrze. Osiągnęłyśmy swój cel. Bardzo się cieszę. Ja również. Naprawdę bardzo, bardzo ci dziękuję. To jest tak, że to daje naprawdę ogromną satysfakcję. Ale bez ciebie by się nie udało. Bez ciebie i bez wszystkich innych. Ale to, co jest najważniejsze, to to, żeby pamiętać o tym, że chcieć to móc. Dokładnie, a poza tym to nie jest tak, że teraz odkorkowujemy szampana i hura, udało się, wracamy do starych nawyków, tylko mam nadzieję, że te nowe, zdrowe nawyki zostaną z tobą do końca. Dokładnie tak. I to cię uchroni przed efektem jojo. Taki sukces trzeba uczcić. Małgosia umawia się więc na spotkanie z Miłką i Litką, by podziękować za te 8 ostatnich tygodni.